Wielu z Was zadawało mi pytania, jak tak naprawdę zostałam poliglotką, jak nauczyłam się 4 języków obcych, ponieważ to wszystko wydarzyło się w przestrzeni ostatnich 7 lat, powiedziałabym, więc dużo rzeczy się też wydarzyło i sama zmieniłam się bardzo od tamtego czasu, więc chciałam powiedzieć dzisiaj, jak to się zaczęło i jak przeszłam tak naprawdę od dostawania dwój z angielskiego do mówienia bardzo dobrze w tym języku i powiedziałam nawet, bycia na takim wysokim poziomie, że czasem myślę, że angielski znam lepiej niż polski. Kiedy jesteśmy dziećmi, nikt nie kwestionuje z nas, czy to, jak się uczymy na przykład w szkole czegoś, jest chyba najlepszą metodą, jaka jest, na przykład właśnie nauka angielskiego. Ponieważ pewnie wielu z Was już wie, że w szkołach nie możemy się nigdy nauczyć języka obcego na wysokim poziomie, ponieważ metody, z jakich korzystamy w szkole, są bez sensu i nie doprowadzają nas nigdy do na wysoki poziom. Więc, tak jak powiedziałam, dostawałam dwoje z angielskiego. Moje prace, które pisałam, były tak śmieszne, były pełne takich żałosnych błędów, że nawet każdy, nawet nauczyciel się z nich śmiał. Więc kiedy zdałam sobie sprawę, że mój angielski jest bardzo zły i mimo, że chodziłam na dodatkowe korepetycje po tym, wciąż czułam, że cokolwiek robię, to wykuwanie słów jak na blachę, które później zapominałam, robienie jakichś gramatycznych ćwiczeń, które tak naprawdę nigdzie nie prowadziły, oprócz tak naprawdę mienia coraz większej depresji i poddawania się praktycznie. I praktycznie na końcu poddałam się i pomyślałam sobie, że już nigdy nie nauczy się żadnego języka, ponieważ nie jest to niemożliwe, widocznie nie mam talentu, albo po prostu jest coś ze mną nie tak. Więc to wszystko miało miejsce aż do roku 2017, kiedy dostałam propozycję wyjazdu na projekt na wymianę młodzieżową do innego kraju w Europie. Dotychczas, wcześniej, i nie byłam nigdy tak naprawdę w żadnym kraju, byłam tylko w Berlinie na jarmarku bożonarodzeniowym, który trwał tak naprawdę, gdzie byłam po prostu przez 12 godzin tylko, ale nigdy nie byłam dłużej za granicą, aż do tego czasu. Więc tak naprawdę moja rodzina załatwiała mi ten projekt, ponieważ widzieli, jak bardzo marzyłam o tym, żeby pojechać za granicę. I powiedzieli mi, że jak najbardziej możesz cię wziąć na 2 tygodnie, gdzie będziesz mogła ćwiczyć angielski z innymi ludźmi z innych krajów i będziecie wykonywać razem pewne zadania, będzie to jakiś projekt unijny. Tylko musisz nauczyć się angielskiego, ponieważ nie potrafisz nic powiedzieć. I pamiętam, jak się o tym dowiedziałam i powiedziałam sobie, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nauczyć się, chociaż komunikować w stopniu jakimkolwiek. I wtedy nie miałam pojęcia w ogóle, jak prawnie się uczyć, jak ogólnie dojść na wysoki poziom języku obcym, więc co robiłam, to moja mama miała taki segregator właśnie z ćwiczeniami z Oxfordu, słuchanki, takie różne wypełnianki po angielsku i zrobiłam je codziennie. I oczywiście wiem teraz, że to nie było aż tak efektywne, ponieważ większość z tych rzeczy jeszcze pamiętam. Ale wiecie, na tamten moment ja w ogóle nie miałam pojęcia o niczym, w sensie mój angielski był na tak niskim poziomie, że nie potrafiłam praktycznie niczego zrozumieć. Nie potrafiłam powiedzieć niczego, oprócz przedstawić się. Więc te wszystkie wypełnianki trochę pomogły mi zrozumieć, jak angielski w ogóle brzmi i wygląda. Ale odkryłam tylko jedną rzecz właśnie, kiedy wykonywałam te ćwiczenia. Ponieważ one były nudne, ale robiłam je, bo wiedziałam, że po prostu myślałam wtedy, że to jest jedyny sposób, a to, żeby nauczyć się angielskiego, robić te ćwiczenia z książek. Ale pewnego dnia, kiedy miałam jakąś tam czytankę w tym segregatorze, zaczęłam po prostu mówić te rzeczy do siebie, w sensie jakby tworzyłam taką własną rozmowę sama ze sobą na temat tych rzeczy, które się uczyłam, czyli mówiłam sama sobie, że idę teraz do muzeum, jestem w jakiejś restauracji, na wycieczce w Anglii i tak dalej. I mówiłam tego sobie przez 20 minut, oczywiście popełniałam błędy, ale za każdym razem, kiedy popełniałam błąd, to sprawdzałam sobie od razu w tłumaczu, co to znaczy, w sensie jak powiedzieć to poprawnie, co znaczy dane słowo. I tak naprawdę zaczęłam mówić i korygować się sama. A oczywiście nie korygowałam wszystkiego, ponieważ nie wiedziałam, że popełniam niektóre błędy, ale większość rzeczy, których nie wiedziałam, sprawdzałam w tłumaczu i kontynuowałam rozmowę sama ze sobą. Więc po pół godziny zdałam sobie sprawę, że hej, to jest w sumie bardziej efektywne niż te wszystkie ćwiczenia. Ponieważ teraz ja mogę powiedzieć coś o sobie. Mogę powiedzieć coś o tym muzeum, o tej restauracji. I faktycznie umiem skleić zdanie. Wow. Więc ona do tej pory tak naprawdę robiłam te czytanki, ale później na końcu sesji nauki mówiłam do siebie o tym, czego się nauczyłam. Czyli mówiłam sobie, nie wiem, dzisiaj był temat na przykład właśnie jak kupić bilet na pociąg, to później mówiłam sobie taki właśnie dialog. To naprawdę działało. Ponieważ wiecie, zdałam sobie sprawę, że nie możemy nauczyć się mówić po angielsku i żadnym innym języku obcym, jeśli nie mówimy. Jeśli nasz aparat mowy nie ćwiczy produkowania tych słów, ponieważ nasz aparat mowy to mięsień
I tak samo jak ćwiczymy nasze mięśnie na siłowni, musimy ćwiczyć ten mięsień, ponieważ jeśli tego nie robimy, to jest nam trudniej mówić. Ogólnie, po prostu jest nam trudniej mówić. I wiecie, nawet kiedy czytamy rzeczy na głos, co też robiłam w tamtym czasie, to wtedy nasze mięśnie ćwiczą się. Wtedy ćwiczymy nasze mięśnie i nawet kiedy czytamy coś, czego nie rozumiemy, my wciąż mówimy po angielsku. I to też bardzo pomaga. Więc robiłam to i tak naprawdę uczyłam się 3 godziny dziennie po szkole i po 2 miesiącach potrafiłam dogadywać się naprawdę na okej poziomie. Oczywiście nie rozumiałam wielu rzeczy i byłam bardzo nieśmiała, więc wstydziłam się bardzo mówić. Ale faktycznie, kiedy pojechałam ten projekt, wakacje, poznałam tych ludzi z innych krajów, z Europy, potrafiłam się z nimi dogadać. I wiecie, kolejny powód, dlaczego tak naprawdę zaczęłam bardziej się dalej uczyć, było to, że ja nigdy się nie bałam popełniać błędów. I wiedziałam, że brzmię jak idiotka, mówiąc rzeczy, które tak naprawdę, wiecie, nie miały też za bardzo sensu, ponieważ kiedy się uczymy języka, brzmimy jak dziecko, ponieważ wiecie, nie wiemy niektórych, nie znamy niektórych zaimków, nie wiemy jak łączyć zdanie dokładnie i czasem po prostu co mówimy jest kali jeść, kali pić, ale musimy przez tą fazę przejść, ponieważ jeśli nie przejdziemy, to nigdy nie będziemy mówić dobrze, nigdy nie będziemy mówić na wysokim poziomie, ponieważ nie przeszliśmy właśnie przez tą fazę. Więc akurat właśnie ja się tego nigdy nie bałam i wiecie, byłam też z ludźmi w moim wieku mniej więcej, my chodziliśmy na imprezy i ogólnie bardzo dobrze się dogadywaliśmy, więc przy nich czułam się też bardziej pewna i oni też nie byli native speakerami. Wokół nas nie było żadnych native speakerów. Oni wszyscy byli z innych krajów z Europy, więc mówiliśmy wszyscy po angielsku trochę kali jeść, kali pić. Ale na pewno się dogadywaliśmy. I wiecie, po tym, kiedy wróciłam już do Polski, oczywiście miałam depresję, ponieważ bardzo chciałam zostać w tym projekcie, chciałam zostać za granicą, ale pomyślałam sobie wtedy, okej, czyli teraz mówię po angielsku dosyć okej, mogę ćwiczyć to bardziej. I wtedy oczywiście też nie wiedziałam dokładnie, jak się uczyć, więc dalej kontynuowałam te czytanki, te książki gramatyczne, ale mówiłam coraz więcej do siebie. I wtedy też znalazłam fiszki, które tak naprawdę mi pomogły, ponieważ brałam te 10 fiszek dziennie i te zdania, które tam miałam, tworzyłam z nich nowe zdania i mówiłam je do siebie, ustawiałam sobie stopę właśnie na pół godziny dziennie i mówiłam o tych rzeczach, które się nauczyłam, czyli o tych nowych słowach z tych fiszek. I kiedy już wiedziałam, że bez problemu umiem przetłumaczyć tą fiszkę na angielski z polskiego, to kładłam ją właśnie drugą część tego pudełka i później powtarzałam ją co jakiś tam czas. I w ogóle, że ten karton, to pudełko starczyło mi na pół roku, nie sądzę, że jest to jakoś ważne, ponieważ ja korzystałam z tych fiszek tylko do nauki mówienia i nauki tych słów oczywiście też, ale dlatego chcę wam powiedzieć, że jeśli wy sami po prostu przekładacie te fiszki, tłumaczycie je sobie i później nic z tym nie robicie, to te słowa uciekają z waszej głowy, niż kiedy faktycznie tworzycie jakąś rozmowę na ten temat, sam ze sobą mówicie cokolwiek, wam przychodzi do głowy tylko po to, żeby ćwiczyć ten aparat mowy i mówienie, to pomaga ogromnie. To ćwiczenie jest niesamowite. I gdybyście mieli ćwiczyć jedną rzecz w nauce języka, to chciałabym, żebyście ćwiczyli mówienie właśnie do siebie. Żebyście znaleźli jakiś tekst i po prostu tłumaczyli go sobie i później własnymi słowami, nawet kopiując te słowa z tego tekstu, mówili na ten temat. Nawet jeśli nie macie pojęcia, jak powiedzieć coś, to po prostu spójrzcie ten tekst i powtórzcie po tej osobie, na przykład jak jest napisane w tekście, on pojechał do kina, pojechał za granicę, to zobaczcie sobie w tłumaczu, jak powiedzieć, ja pojechałam za granicę i twórzcie taką właśnie mini historię, ponieważ to jest bardzo ważne. I ja wiem, że gdybym nie ćwiczyła takich właśnie mini historyk i gdybym nie mówiła nigdy sama do siebie, to nigdy nie nauczyłabym się mówić. Nigdy nie nauczyłabym się mówić, ponieważ nie da się nauczyć mówienia bez mówienia. Więc tak minął rok i byłam wtedy chyba w 3 klasie technikum, czy w 2 klasie technikum, nie pamiętam. I wiadomo, że w szkole to, co miałam, było dla mnie bzdurą, nie potrafiłam nigdy się nauczyć angielskiego ze szkoły. Te wszystkie słowa, które musieliśmy wykuć. Ja wiedziałam, że nigdy ich nie użyję w prawdziwym życiu, ale wiadomo, że musiałam się tego nauczyć, żeby zdać przedmiot i przejść na kolejne klasy. Więc wtedy też zaczęłam uczyć się bać niemieckiego, ponieważ tak naprawdę kiedy odkryłam niemiecki, kiedy miałam lekcje w szkole, zawsze chciałam nauczyć się niemieckiego i zawsze chciałam się przeprowadzić na Niemiec. Ale mówiłam sobie, hej, niemiecki jest taki trudny, może najpierw zacznę od angielskiego i później przejść dalej. Ale wiecie, kiedy już tak znałam angielski coraz bardziej, bo się go uczyłam właśnie z tych fiszek, powiedziałam sobie, czemu nie nauczysz teraz niemieckiego? W sensie, czemu nie zaczniesz uczyć się go znowu? Kupiłam sobie nowe pudełko fiszek, ponieważ nie wiedziałam wtedy, jak lepiej się uczyć jeszcze. I z tym pudełkiem robiłam to samo, co z tym pudełkiem z angielskiego, czyli czytałam te zdania, próbowałam mówić własne rzeczy z tymi zdaniami przez pół godziny dziennie. Faktycznie robiłam to przez pół godziny dziennie, solidnie, dyscyplinarnie, codziennie siadałam pół godziny, mówiłam do siebie z tych fiszek i po roku
skończone pudełko. To było 1000 fiszek. Skończyłam je całe. I mówiłam po niemiecku OK. Pojechałam wtedy do Niemiec, do mojego znajomego wtedy. I mówiliśmy tylko po niemiecku. W sensie, wiadomo, że wciąż nie był to wysoki poziom, ale potrafiłam dogadać się bez problemu, jeśli chodzi o jakiekolwiek rzeczy. I to był chyba trzecia klasa technikum. I powiedziałam sobie, OK, za rok przeprowadzam się do Niemiec. Po skończonej szkole chcę wyprowadzić się do Niemiec. Więc wtedy byłam w czwartej klasie technikum. Uczyłam się właśnie niemieckiego trochę też bardziej z innych tematów. Korzystałam wciąż z tych fiszek, ale też korzystałam bardziej z czytanek teraz, w sensie książek i tak dalej. Ale wciąż nie wiedziałam, jak w końcu nauczyć się mówić tak dobrze, żeby móc dostać pracę w tym kraju. I wtedy odkryłam kurs online niemieckiego. W sensie to był kurs ogólnie językowy. Jak uczyć się języków, jak poliglocji. Pamiętam, że kupiłam go za kilkaset złotych, ponieważ wtedy zaoszczędziłam. I pomyślałam sobie, że ta inwestycja będzie największą inwestycją mojego życia. I taka właśnie była. Ponieważ te 300 zł, które wydałam, pozwoliły mi zarobić, powiem szczerze, ponad 100 tysięcy złotych w ostatnich 4 latach. Ponieważ właśnie dzięki temu kursowi nauczyłam się, tak naprawdę dowiedziałam się, jak się uczyć języków poprawnie i przeprowadziłam się do Niemiec. Sama. Więc ten kurs był naprawdę bardzo ciekawy. To właśnie pokrywał te tematy typu przepisywanie książek, pisanie dyktant, mówienie do siebie coraz więcej, pisanie właśnie różnych takich streszczeń w ciągu dnia i z różnych tematów. I pamiętam, że siedziałam wtedy w domu, wtedy to była pandemia, więc miałam dużo czasu, nie chodziłam do szkoły i robiłam ten kurs i później robiłam wszystko, co było w tym kursie powiedziane. To są w sumie te same rzeczy, o których mówię na moim kanale, czyli na początku przepisywałam książkę przez pół godziny, tam 2-3 strony. Później streszczałam te rzeczy, tłumaczyłam nowe rzeczy, później opowiadałam sobie o tym streszczeniu, czy o tym, co napisałam. Później robiłam takie ćwiczenia gramatyczne, czyli tłumaczyłam po prostu te rzeczy z tego tekstu. W sensie rzeczy gramatyczne, których nie wiedziałam. Tłumaczyłam je sobie i spisywałam moje własne zdania z tymi częściami gramatyki. Później kolejnego dnia powtarzałam to i oczywiście później mówiłam jeszcze do siebie przez pół godziny o czymkolwiek chciałam. I to trwało 3 godziny mniej więcej. Kolejnego dnia powtarzałam to samo, albo kolejny temat, bo ogólnie planowałam sobie, że raz w tygodniu będę uczyła się tego tematu, później kolejny tydzień będzie ten temat, miałam cały plan na 4 miesiące. I faktycznie nawet po miesiącu mój niemiecki był na tak wysokim poziomie, że właśnie wtedy przeszłam z poziomu B1 na B2 w około pół roku i byłam z tego bardzo dumna, ponieważ zawsze to marzyłam, ale też byłam dumna z tej pracy, jaką włożyłam, to spędzając te 3 godziny dziennie tylko na tej aktywnej nauce, plus do tego dochodziło jeszcze słuchanie różnych podcastów i filmów, właśnie vlogów na YouTubie przez około godzinę lub dwie dziennie. Też słuchałam audiobooka, tej samej książki, którą przepisywałam w te same dni, więc też bardzo mi pomogło trwać to, co pisałam. I to było tak niesamowite, że nie potrafię wciąż uwierzyć, że w końcu nauczyłam się języków. W sensie nauczyłam się uczyć. W końcu dowiedziałam się, jak uczyć się języków poprawnie. Więc wtedy, zanim pojechałam tak naprawdę jeszcze do Niemiec, pojechałam na wycieczkę do Francji przez 2 miesiące. To był akurat mój pierwszy wyjazd za granicę sama. Byłam wtedy na Workawayu, na Couchsurfingu, mówiłam to też w innych filmach, jak podróżowałam wtedy. Byłam wolontariuszką. I uczyłam się trochę francuskiego właśnie z tą metodą. Czyli słuchałam pewnych rzeczy, tych samych filmów na YouTubie, vlogi słuchałam po francusku, wtedy w ogóle nie znałam francuskiego w ogóle. Pisałam różne streszczenia w moim dniu też za pomocą tłumacza. I kiedy pracowałam na tej farmie, to próbowałam przynajmniej mówić po francusku do tych gospodarzy i faktycznie później, kiedy chodziłam do restauracji, to zamawiałam po francusku, było coraz łatwiej. Wiadomo, że francuski jest bardzo trudny i Francuzi wcale nie pomagają nam w nauce francuskiego, ponieważ nie bardzo pomagają nam, moim zdaniem, nie chcą nam pomagać, przynajmniej mi nie chcieli. Ale wtedy w końcu zdałam sobie sprawę, że hej, ta metoda działa. Więc później, kiedy po tej pracy w tej farmie, gdzie tam wykonywałam właśnie tą wolontariacką pracę, pisałam coraz więcej rzeczy, czyli brałam kolejne filmy na YouTube, pisałam dyktanty z nich, tłumaczyłam nowe rzeczy gramatyczne, mówiłam do siebie po francusku i to naprawdę pomogło mi niesamowicie. Po 2 miesiącach, kiedy tam byłam, potrafiłam naprawdę mieć taką okej konwersację z kimś. Wiadomo, że to nie było to we wszystkich tematach i wciąż nie potrafiłam wielu rzeczy zrozumieć, ale faktycznie ogarniałam mniej więcej ten język do takiego stopnia, że rozumiałam większość komunikatów w mieście, w autobusach i potrafiłam zamówić wiele rzeczy i
powiedzieć, jak się czuję, opowiedzieć o moich dniach, o podróżowaniu. Napisałam właśnie wiele tekstów o mojej historii, czyli pisałam, co robię we Francji, co zobaczyłam, co chcę zobaczyć, moje plany. I to pomogło mi niesamowicie. I później przeprowadziłam się do Niemiec, gdzie tak naprawdę mówiłam po niemiecku cały czas, ponieważ dostałam pracę w call center, więc mówiłam po niemiecku 8 godzin dziennie. I mi za to płacili, więc to było naprawdę super. Nauczyłam się niemieckiego bardzo dobrze wtedy. Po roku była naprawdę na wysokim poziomie. I później, naprawdę rok później, po tym, kiedy mieszkałam w Niemczech, była kolejna fala pandemii tak naprawdę, bo to pandemia trwała przez 2 lata mniej więcej, z tego co pamiętam. I poleciałam wtedy do Meksyku i nie znałam hiszpańskiego w ogóle, ale wiedziałam, jak się uczyć kilku języków, więc uczyłam się hiszpańskiego według tych metod. I miałam też korepetycje przed lotem do Meksyku i nauczyłam się powiadać wiele rzeczy. I kiedy tam byłam, to faktycznie nie miałam innej możliwości niż nauczyć się tego języka, ponieważ nikt nie mówił po angielsku. Więc byłam tam przez pół roku i faktycznie po pół roku potrafiłam mówić bardzo dobrze. Wiadomo, że nie wiedziałam wielu rzeczy wciąż i nie był to jakoś, nie był to nawet B2, powiedziałam nawet B1 poziom może był, ale potrafiłam mówić biegle i jakby mój hiszpański był tak bardzo lokalny, w sensie miałam te wszystkie, używam tych wszystkich takich wypełniaczy, jak to się mówi, ach, no i tak dalej, jakby te wszystkie słowa, które są typowe dla danej kultury, dla danego języka, ja je wszystkie znałam, ponieważ byłam wśród Meksykan przez pół roku, więc nauczyłam się bardzo dużo i tak jakby to potrafiłam nagrać w każdej sytuacji później. Wiadomo, że nie mówiłam bardzo szybko, ale byłam biegła i to było niesamowite, jak wiecie, przyjechałam do Meksyku, płakałam tak naprawdę przez pierwsze dni, ponieważ nie potrafiłam powiedzieć liczby autobusu, nie potrafiłam powiedzieć numeru autobusu, nie potrafiłam zapytać, gdzie jest apteka, a pół roku później siedzę w taksówce w tym samym mieście i rozmawiam sobie z kierowcą o czymkolwiek i rozmawiamy w sumie o Meksyku i potrafię dogadać się i potrafię mówić. Wow. Więc to było naprawdę niesamowite. Później wróciłam do Europy i poleciałam później do Stanów, więc mój angielski naprawdę polepił się jeszcze lepiej, ponieważ byłam zmuszona do tego, żeby mówić po angielsku. I to pomogło mi też ogromnie, chociaż było trochę straszne, ponieważ kto wie, ten wie, że Amerykanie mówią zupełnie inaczej i mają zupełnie inne podejście do obcokrajowców, ponieważ oni nie wiedzą, jak to jest uczyć się języka obcego, więc wielu z nich po prostu nie chce się powtarzać i mówią cokolwiek, a ty nie rozumiesz ich, bo używam jakichś słów, które nie istnieją tak naprawdę w brytyjskim angielskim. Więc to był wielki challenge, wielkie wyzwanie dla mnie, ponieważ nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z native speakerami, tylko z ludźmi z Europy, którzy mówili po angielsku. Później, kiedy wyjechałam do Europy, to było już 4 miesiące później, to był tak naprawdę już 2022 rok, byłam tam przez 4 miesiące. Przeprowadziłam się później do Hiszpanii, otworzyłam własną firmę i zarabiałam wystarczająco, żeby się utrzymać sama w Hiszpanii. I wtedy uczyłam się też będzie hiszpańskiego i było naprawdę super. Cieszyłam się właśnie, że moje metody działają. I to wszystko dlatego, że dowiedziałam się o tych metodach. I to wszystko dlatego, że przestałam używać tych aplikacji językowych. Wyrzuciłam wszystkie książki, jakie miałam językowe, jakieś gramatyczne. Tak naprawdę fiszek też się pozbyłam, ponieważ później nie musiałam ich używać, ponieważ te metody pisania, dyktant, tekstów, mówienia do siebie było wiele lepsze. I od tamtej pory poziomy języków tylko wzrastają, ponieważ cały czas nad nim pracuję. Wiecie, mówię cały czas tylko po angielsku. Nie mam żadnych znajomych w Polsce, ponieważ nie mieszkam w Polsce. Mówię po hiszpańsku wiele razy, kiedy rozmawiam wciąż z moimi znajomymi z Meksyku. Po niemiecku czytam też książki i mam kontakt z tym językiem i wciąż wiele rzeczy, wciąż uczę się bardzo dużo. Tak naprawdę, moim zdaniem, wciąż jestem w miejscu, gdzie mogę się tak wiele jeszcze nauczyć, ale co mnie bardziej zaskoczyło było to, że te wszystkie metody, o których teraz powiedziałam, są tak dobre, że te rzeczy, które się nauczyłam 2-3 lata temu, wciąż są w mojej głowie. Ponieważ tak naprawdę poprzez te metody moja podświadomość się uczyła. Wiecie, kiedy my mamy te wszystkie takie ćwiczenia związane z wypisywaniem wielu rzeczy, z jakimś wypełnianiem luk, czy Duolingo, te wszystkie aplikacje, gdzie po prostu musimy wstawić odpowiednie czasownik w dane miejsce, one tak naprawdę nie pobudzają naszej podświadomości w takim sensie, żeby faktycznie zakodowało się coś w niej. Ponieważ kiedy mamy tekst i mamy książkę, którą przepisujemy i mamy zdania, które powtarzamy codziennie i czytamy te strony tych książek codziennie, my podświadomie zakodowujemy wiele rzeczy.
I mijają lata i słyszymy te same rzeczy i wciąż je pamiętamy. Ponieważ, wiecie co, chcę wam powiedzieć, że nauka języka jest bardzo prosta, ponieważ kiedy mamy ten plan, kiedy mamy wypisane dokładnie, co chcemy się nauczyć, że na przykład po tygodniu będziemy mówić o moim życiu, będziemy mówić o mojej pracy, to my nie musimy się skupiać. My musimy tylko usiąść, znaleźć ten czas, wyciągnąć laptopa, włączyć ten film, obejrzeć go, przypisać tekst, w sensie tekst tego filmu, przetłumaczyć ten tekst, przeczytać go na głos, powiedzieć o nim, zapisać własny tekst, własne streszczenie. Nie musisz przy tym w ogóle myśleć. To po prostu musisz to zrobić. Czasem najtrudniejszą rzeczą jest po prostu znalezienie czasu na to, żeby usiąść i to zrobić. Ponieważ kiedy już usiądziesz i wiesz, że napiszesz te rzeczy, powiesz te rzeczy, to zauważysz, jak wielki progres robisz. I wtedy da ci to coraz większą motywację. I zrozumienie tego tak naprawdę w przeciągu ostatnich 7 lat zmieniło moje życie kompletnie, ponieważ widzicie, przeprowadziłam się do Niemiec, zaczęłam zarabiać 5 razy więcej, pojechałam na inny kontynent i dogadywałam się z ludźmi, zdobyłam przyjaciół, pojechałam znowu na inny kontynent, gdzie mówiłam tylko po angielsku i tak naprawdę wciąż uczę się tych języków. I wciąż oglądam te rzeczy. I wiecie, przykład z francuskim, wciąż znam go i później uczyłam się go coraz więcej, bo też mieszkałam we Francji przez jakiś czas, później, więc te języki wciąż są w mojej głowie. I teraz jak kogoś słyszę, kto mówi tym językiem, to wciąż rozumiem. I fakt, nie jest to bardzo wysoki poziom, ale moim zdaniem nie jest to aż tak ważne, ponieważ nie chcę mieszkać w tym kraju i nie planuję tego zrobić. Więc tak naprawdę dałam też taką radę, żebyście nie mieli obsesji na punkcie bycia na wysokim poziomie, ponieważ to jest tak samo, jakbyście mieli obsesję na punkcie bycia milionerem. Jeśli jesteś spłukany i nie masz nawet 1000 złotych na koncie, myślenie o milionach jest bez sensu, ponieważ to jest tak odległa rzecz, że możesz skupiać się po prostu na mieniu 10 000 złotych, ponieważ jest ci łatwiej to osiągnąć. Żeby mieć milion, najpierw musisz mieć 10 000, 20 000. Nie możesz od razu przejść na milion. Większość ludzi nie może tak przejść, wiecie co chodzi. Tak samo z językami. Mówicie sobie, chcę nauczyć się języka. Ale prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak nauczyć się. Ja wiem, że użyłam tego w moich filmach, ponieważ tak łatwiej jest przekazać wiadomość, ponieważ większość ludzi myśli, że da się nauczyć coś w 100%, ale języka nigdy się nie nauczycie w 100%. To jest jak studnia bez dna. Nawet w polskim jest wiele słów, których wciąż nie znamy. I tak naprawdę nie nauczymy się ich wszystkich. I nie mówię sobie, o, nie znam polskiego w 100%, ponieważ mi to nie obchodzi. Wiecie, o co chodzi? Ja wiem, że jestem z Polski i polski to mój język ojczysty i nie muszę się martwić, że może nie jest na aż tak wysokim poziomie. Ponieważ nie zależy mi na tym. Więc jeśli ty chcesz nauczyć się na przykład angielskiego, aby móc pojechać do innego kraju, dogadać się w wielu sytuacjach, dogadać się w coraz więcej sytuacjach, to zrób. I nie mów sobie, nigdy, nigdy nie mów sobie, że twój angielski jest zły. Nigdy w życiu, jak ktoś cię zapyta, nie mów mu, że twój angielski jest na niskim poziomie. Zawsze mów, uczę się angielskiego. Kiedy ktoś się pyta, więc jak z twoim angielskim, powiedz, jestem w trakcie uczenia się go. Jeśli będziesz mówił sobie chociaż raz, że twój angielski jest zły, do bani, jest na bardzo niskim poziomie, albo że jesteś słaba, albo że jesteś głupia, to te wszystkie rzeczy będą cię trzymać na dole. Te wszystkie rzeczy będą cię blokować i będą spychać cię w dół, ponieważ twoja pewność siebie wtedy jest bardzo niska. A żeby mówić dobrze w języku obcym, musisz być bardzo pewny siebie. Musisz być bardzo pewny siebie, nawet kiedy brzmisz jak idiota, bo ponieważ wiele błędów, twój akcent jest okropny. I nawet wtedy, kiedy wiesz, że taki jesteś, wciąż musisz mówić sobie, mój angielski jest w trakcie progresu. I zawsze musisz mówić sobie, mój angielski jest coraz lepszy. Ponieważ jeśli tego nie będziesz robił, to nie masz tak naprawdę żadnej szansy, żeby był lepszy. Wiecie, kiedy ja uczyłam się niemieckiego i ja wiedziałam, że jestem wciąż na niskim poziomie, że wciąż nie brzmi aż tak dobrze, mój akcent jest bardzo mocny, w sensie jest bardzo, bardzo go słychać. Powiedziałam, moja nauczycielka właśnie mi to mówiła, nigdy nie mów sobie, że twój niemiecki jest zły, nigdy w życiu. Zawsze mów, że jesteś w trakcie nauki i że stajesz się lepsza. I wiecie, wielu też takich uczniów, którzy mówią mi zawsze, o, mój angielski jest słaby, brzmi okropnie, zawsze powtarzam im to samo, nigdy nie mów, że jesteś do bani. Ponieważ wtedy twoja podświadomość myśli, że to jest to prawda. Ponieważ podświadomość zawsze słucha. Zawsze cokolwiek jej powiesz, ona myśli, że to jest o tobie. Nawet kiedy mówisz na przykład o kimś innym, że o, ta osoba jest taka, albo że ta osoba jest głupia, to twoja podświadomość myśli, że to jest o tobie. Ona nie rozpoznaje nikogo innego niż ciebie. Więc bądź bardzo uważny, jakich słów używasz.
To jest też inna sprawa. Ale gdybyście wiedzieli, jak wielką moc mają słowa, to byście byli bardzo uważni, jakich słów używać, ponieważ wasze słowa tworzą waszą rzeczywistość. Cokolwiek powiecie i będziecie powtarzać regularnie, staje się waszą rzeczywistością. Więc jeśli będziecie powtarzać sobie codziennie, że mój angielski jest słaby, że nie mam talentu, że jestem za głupia, że jest to trudne, to takie właśnie będzie. A kiedy będziecie powtarzać sobie inne rzeczy, typu jestem coraz lepsza, mój język jest coraz lepszy, brzmi coraz lepiej, mimo że brzmicie wciąż nie tak, jakbyście chcieli, to będzie wam łatwiej tam dotrzeć. I kiedy to zrozumiałam również, kiedy zrozumiałam, że zawsze mogę zostać tym, kim chcę w życiu, poprzez właśnie mówienie odpowiednich słów do siebie, to myślałam sobie, że oczywiście, że mam talent do języków. Ponieważ każdy ma talent. Tylko, że ja mam odwagę brzmieć źle. I mam odwagę powiedzieć sobie, że to jest okej. Okay. Widziałam też taki film na YouTubie, aby brzmieć dobrze w 95% w jakimś języku obcym, potrzebujesz 3 lat czy 4 lat. Aby brzmieć w 98% dobrze w tym języku, potrzebujesz 8 lat. Widzicie, jaka jest ogromna różnica? Aby wyeliminować jakieś błędy, bardzo małe błędy w mówieniu w języku obcym, potrzeba 4 lat więcej. Więc proszę was, nigdy nie mówcie też, że chcecie mówić bezbłędnie, ponieważ jest to niemożliwe. Ja wiem, że akcent jest czymś, czego nie potrafimy za bardzo, wiecie, zredukować naszego akcentu. To się potrafimy, ale wciąż będziemy brzmieć trochę inaczej. Ja wierzę, z moimi metodami, które później też odkryłam, ja wierzę, że mogę mówić coraz to lepiej. Ponieważ już nawet teraz mój angielski brzmi bardzo dobrze, w sensie mój akcent jest bardzo dobry, ponieważ ciągle słucham amerykański, angielski zawsze, tak naprawdę codziennie słucham tego języka, i wyłapuję coraz to więcej rzeczy, więc tak jak powiedziałam, moim zdaniem za kilkanaście lat będę naprawdę potrafiła brzmieć bardzo dobrze, ponieważ kiedy myślę sobie, że 7 lat temu nie potrafiłam tak naprawdę dogadywać się w tym języku, to się śmieję teraz, ponieważ to było tylko 7 lat temu. Jeśli twoim marzeniem jest nauka jakiegoś języka obcego, albo nawet kilku, to zawsze będziesz dążył w tym kierunku. Nieważne, czy to będzie trwało 5 lat, 10 lat, 15, zawsze będziecie do tym podążać. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, również ten film wam pomógł i do następnego filmu.